W tym poradniku pokażę Ci, jak wygrać najnowszego Androida Jelly Bean na naszego LG. Pierwsze, co musimy zrobić, to włączyć w smartfonie tryb debugowania USB i ustawić tryb USB na programowanie LG, tak jak widzicie to w filmie. Następnym, raczej oczywistym krokiem jest pobranie jednego z uploadów plików, który znajdzie się w opisie filmu, i zaopatrzenie się w sterowniki do naszego LG. Instalacji sterowników nie będę pokazywał, ponieważ jest ona banalna, ale linki do nich znajdziemy również w opisie. Wpierw przechodzimy do folderu z programem KDZ, wybieramy program MSXML z końcówką MSI, a następnie klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy właściwości. We właściwościach wybieramy zakładkę zgodność i ustawiamy tryb zgodności z systemem Windows XP lub z poprzednim systemem. Tę samą czynność powtarzamy z programem KDZ. Włączymy program msxml.msi i instalujemy według zaleceń programu. Po instalacji uruchamiamy program KDZ jako administrator, klikając na niego prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy uruchom jako administrator. Z niewiadomych przyczyn mysz na moim filmie pozostała w miejscu, ale nie przejmujcie się tym. Po uruchomieniu się programu z menu kontekstowego po lewo wybieramy Type 3GQCT i Phone Mode Emergency. W międzyczasie podłączamy nasz telefon do komputera za pomocą kabla USB we wcześniej wspomnianym trybie oprogramowania LG. W programie KDZ przechodzimy poniżej i klikamy małą ikonkę folderu. W oknie, którym nam wyskoczyło, szukamy ścieżki do naszego oprogramowania z rozszerzeniem KDZ. Po odnalezieniu softu, w moim przypadku znajduje się on na pulpicie, klikamy guzik otwórz. Następnie wybieramy Launch Software Update. Pomimo tego, że program wygląda jakby się zawiesił, nie ruszajmy ani telefonu, ani programu. Film w poradniku został przyspieszony, a wartość przyspieszenia widzicie w lewym górnym rogu. Nasz telefon powinien przejść w tryb Download Mode, a instalacja powinna ruszyć. Po zakończeniu instalacji telefon powinien się uruchomić. Póki co nie ruszajmy USB w telefonie. Program KDZ może się skraszować, ale pamiętajmy, że pierwsze uruchomienie zawsze trwa długo, więc jeśli zrobiliśmy wszystko zgodnie z poradnikiem, nie martwmy się o telefon. W moim przypadku pierwsze uruchomienie trwało ponad 4 minuty. Po tym zabiegu cieszymy się Androidem 4.1.2 na naszym smartfonie, a ponieważ oprogramowanie posiada root, nie musimy się martwić o tą opcję. Jeszcze tylko sprawdzę wersję dla pewności. A tu oto nasze słodkie żelki.
Ostatnią rzeczą, jaką zrobię, to zmienię język, aby udowodnić, że w sofcie znajdziemy również język polski. Jak widzicie, wszystko śmiga. Dzięki za uwagę i zapraszam na resztę moich poradników. Cześć!